niesamowite uczucie chodzić po jeziorze, chociaż tak naprawdę nie polecamy takiej zabawy nikomu i tak nie wolno, ale mamy dzisiaj sprzyjające warunki, jest gruby lód i duży mróz. I moi drodzy, tekst biblijny jest dość ciekawy, dlatego że porusza pewien problem. My ten tekst kojarzymy z tym, że wydarzył się cud, że Jezus chodził po wodzie i Piotr szedł do Jezusa. Też idzie po tej wodzie, mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Tam są dość trudne warunki, wieje wichura, jest wzburzona woda. Piotr idzie, wierzy na słowa Jezusa, ale w pewnym momencie zaczyna tonąć. Wystraszył się bardzo i mówi: Panie, ratuj mnie. I tak sobie pomyślałem, że on uwierzył, w przeciwieństwie do tych, którzy siedzieli w łodzi i nie ruszyli się z miejsca. I faktycznie dzieje się cud, bo po pierwsze Jezus chodzi po wodzie, po drugie Piotr idzie po wodzie. Ale cud dla mnie osobiście, nie wiem, co wy o tym sądzicie, wydarzył się wtedy, kiedy Piotr poprosił o ratunek. Mówi: Panie, ratuj mnie. I wtedy zaczyna się kolejny cud, dlatego że Piotr wyciąga rękę i Jezus podaje mu też rękę. I pomyślałem sobie, że często w naszym życiu jest tak, że byśmy chcieli, żeby cuda działy się codziennie, żeby te cuda były spektakularne, żeby Pan Jezus na tej wodzie tego Piotra, nie wiem, zahipnotyzował, żeby uniósł go w górę, w cudowny sposób otoczył aniołami. A co robi Pan Jezus? Najzwyczajniej w świecie podaje mu rękę i wyciąga go z tej wody, bierze go do siebie. Wtedy ci, którzy siedzą w tej łodzi i to obserwują, oddają mu pokłon i mówią: faktycznie, zaprawdę, ten był Bogiem, czy ten jest Bogiem. Chciałbym, żebyśmy przemyśleli, w jaki sposób my kształtujemy naszą wiarę i nasze życie z Bogiem. Żebyśmy dostrzegli to, że oczywiście dzieją się ogromne cuda, ale czasem też trzeba coś zrobić. Czasem po prostu Bóg wyciąga do nas rękę i mówi: chodź, albo zrób coś, albo idź do tego człowieka, pomóż mu. Moi drodzy, zachęcam do przemyśleń, do konfrontowania się z tym tekstem, bo można by było naprawdę wiele o tym tekście powiedzieć. Swoją drogą, chodzenie po wodzie to nie jest codzienność. Muszę powiedzieć, że jak byłem tam na środku, to mimo tego, że wiem, że pode mną był gruby lód, nogi tak mi się troszeczkę zatrzęsły i nie polecam takich wrażeń, ale zachęcam do tego, żebyśmy pomyśleli, jak postrzegamy naszą wiarę, jak postrzegamy cuda i czy potrafimy Boga dostrzec, czy działanie Boga dostrzec takie proste w naszej codzienności. A teraz uwaga, Piotrek, chodź na kawę, nie bój się i napijemy się razem kawy, bo zrobiło się naprawdę bardzo zimno. Serdecznie zapraszam, a wy zostańcie z Bogiem. No chodź, chodź, nie bój się. Tu nie jest tak głęboko. Nie, chodź, chodź. Najwyżej ci, najwyżej podam ci rękę. A nie rozpuści się lód? Pan Jezus rozpuścił lód. Ale do domu. Dobra, jest kawa, jest plan, to musi być kawa. Bardzo wieje, no to już tam i szum bardzo słychać. No ale trudno, ale myślę, że... Nie no, dźwięk jak dźwięk. Bywało gorzej. Mama robiła kawę. Ciepła? Mocno. O, mamusia. Jak się czujesz na jeziorze? Niepewnie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Myślisz, że tutaj jest też woda? Zakładam, że kilka metrów. Ale jest naprawdę gruby lód, sprawdzony, nie ma ostrzeżeń. I trzeba się za chwilę zwijać do domu, bo coś śnieg zaczyna padać.
I jak zwykle przyjedziemy zmarznięci, ale i tak tego nikt nie będzie oglądał. A o, dobra. Fajnie. To na pewno przysporzy nam dużą oglądalność.